Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym filmie, słuchajcie, wpadłam na pomysł, że przewertuję zdjęcia, trochę ich tutaj mam i pokażę Wam roślinność mojej mamy, jak to było właśnie, bo większość roślinomaniaków wynosi to z domu, gdzieś tam od babci, od mamy zazwyczaj, więc pokażę Wam, jakie rośliny hodowała moja mama prawie 20 lat temu, no i trochę w późniejszych etapach mojego dzieciństwa. I chciałabym, słuchajcie, żeby inni youtuberzy też taki film nagrali, jeśli mają ochotę, to jak najbardziej z chęcią bym coś takiego obejrzała, takie wspominki. Nominuję do stworzenia takiego filmu Paulinę z kanału Zielony Listek, Wandę z kanału z Zieliska na Starej Szafie i chciałabym jeszcze Marka z chęcią zobaczyć z kanału Marek i Rośliny. Także zaczniemy ode mnie, trochę losowo będę pokazywała Wam te zdjęcia, przejrzałam sporą część albumów właśnie, bo mam wszystkie rodzinne albumy ja, także najpierw pokażę Wam, tutaj już jest nasz drugi dom, bo najpierw mieszkaliśmy w mieszkaniu w bloku, a później w bliźniaku i tutaj moja mama miała ogródek bardzo duży, na pierwszym mieszkaniu też mieliśmy ogródek, w domu mieliśmy już taki duży ogród i właśnie moja mama miała te dynie, nie dynie i różne inne. Tutaj miałam około 7 lat i moja mama miała fazę na suszki i na ten kolor fioletowy. Teraz on jest modny i on jakby powraca. W tamtym roku widziałam pełno właśnie takich kolorów fioletowych, liliowych. Natomiast jeśli chodzi o rośliny, to w szczególności begonia, nie wiem czy tutaj nie jest reo meksykańskie. Niektórych roślin nie jestem tutaj w stanie rozpoznać, bo te zdjęcia są też, wiecie, trochę niewyraźnie, wiadomo jakim aparatem były one robione. Natomiast tu jest mój pokój, też jeszcze na pierwszym mieszkaniu. Miałam takie linoleum na podłodze, pamiętam. I zobaczcie na to sedum tutaj. Coś po prostu ogromnego i niewiarygodnego. Nie pamiętałam, że to sedum u mnie wisiało, bo normalnie stało w kuchni i mam tutaj drugie zdjęcie, zaraz Wam pokażę. Nie wiem, czy tu przypadkiem nie jest też mikans wiszący, philodendron. Trochę zasłonięte są tutaj zasłonką te rośliny, więc ciężko stwierdzić. Natomiast moja mama miała dużo begonii. I tutaj właśnie kolejne zdjęcie, to jest właśnie sedum burrito z moją mamą. Zobaczcie na to sedum. Ona miała je na takiej podstawce, miała dwie takie drewniane podstawki. I tam rośliny często właśnie sobie stały i to sedum, pamiętam, że ja często je obrywałam, tak wiecie, dotykałam i ono było tak delikatne, że odpadało. I jak zawsze u nas był suszony chleb, bo mieliśmy na pierwszym mieszkaniu króliki, także u mojej mamy nic się nie marnowało. No i dyńki też były na pierwszym mieszkaniu, więc proszę bardzo, tu już jest w domu. Po czym wnioskuję, mieliśmy już wtedy kota, na mieszkaniu mieliśmy tylko psa Kundelka, który przeszedł razem z nami i dożył 16 lat, a tu jest nasz kot, długowłosy, on się wychowywał z moją siostrą w sumie. No i moja mama już tutaj miała fazę na sukulenty, bo w domu mieliśmy bardzo słoneczne okna i te rośliny mojej mamy po prostu nie dały tam sobie rady, więc są tutaj grusoni, jest aloes tygrysi, powoli właśnie mama zaczęła z kaktusami. I tutaj też już jest zdjęcie z domu, z moją siostrą. I co tutaj jest? Wielka sansa. Pamiętam właśnie, jak ona była ogromna. Moja mama miała też kilka storczyków tutaj. I to, co mi się najbardziej kojarzy, szczawik. I szczawik będzie tutaj na wielu zdjęciach, na tych z pierwszego mieszkania też. I tutaj taka mini dżungla u mamy w sypialni. To była komoda mojej siostry. Tutaj nie wiem, czy to nie... Tak, nolina. Tu była nolina. Moja mama kiedyś dostała dużą nolinę i miała też wielkiego zamioku ulkasa i ta grusoni. I ten, nie pamiętam jak to się nazywa, ale wiem, że jakoś się mówiło na to trąba, trąby anielskie. Jakaś taka potoczna nazwa była. I tu już w domu, zobaczcie, to samo sedum. Znowu jeszcze większe. I moja siostra tu w koszu niżej. Ale to sedum. Wow. Coś niesamowitego i nie wiem, czy to te kwitnące to nie są fiołki. Moja mama też miała fazę na kaczki. O tu. I zbierała różne te kaczki sobie. I to jest stare zdjęcie z pierwszego mieszkania. Pamiętam tą begonię. Bardzo ją pamiętam i ona mi się kojarzyła z
rabarbarem. Dla mnie jest brzydka, ale zobaczcie, macie tutaj okazję zobaczyć, jak kwitła, jaka była wielka. Takie plastikowe stojaki wtedy były w modzie. I zobaczcie w ogóle na te osłonki. Ja nie wiem, czy moja mama ich sama nie robiła przypadkiem. Tutaj tak wygląda jakieś, jakby coś przyklejone do tych doniczek. Na pewno wstążka, fioletowe wstążki to jeszcze tutaj się przewiną, bo moja mama miała na nie fazę. I ta moda wtedy miała nawet lekko kręcone włosy. No i jest szczawik, oczywiście jest szczawik. O, proszę bardzo. Pytanie, czy jestem podobna do mojej mamy, zobaczcie. To ja. I tutaj śmiałam się właśnie, że mama chciała mnie otruć, dlatego że mamy tutaj Diefenbachię, która jak widać też umiera, więc nie służyła również mojej mamie. I ogromny znowu szczawik. I tak jak mówiłam, te fioletowe, fioletowe wstążki w firanach, że mamie się chciało to robić. I z tyłu, to nie pamiętam jak ta roślina się nazywa, ale mnóstwo osób wtedy to miało. Tutaj chyba jest albo Epi, albo Scandens. Też ja na pierwszym mieszkaniu w kuchni. No i tutaj ta roślina z bliska. Cisus to jest, już teraz nie jestem pewna. Znowu szczawik i znowu ta wielka begonia. Nie, to nie szczawik tutaj w tle, to też jest begonia. Mama miała różne te begonie. Tu już miałam około 7-8 lat i wielka kalatea. Też ją mam podobną. I paprotki też były. Te zwykłe paprocie, takie duże, wiem, pamiętam, to całkiem spore były. I tu jest na pewno Epi i moja mama. I w tle, nie wiem, czy to nie jest Epiphyllum anguliger, bo tak wygląda, takie postrzępione, albo też jakaś paprotka i geranium. Geranium też mi się kojarzy z mamą. Ona w ogóle miała chyba wtedy fazę na fioletowy, bo i grzejniki mieliśmy przemalowane na fioletowo i fioletowe rośliny, zaraz zobaczycie jeszcze jakie. Dokładnie tutaj też chyba jakieś kalanchoe, sedum burrito oczywiście również sobie stoi i takie długie, strzeliste geranium. Mi się ono nie podoba, dlatego go nie mam. Tutaj tej osoby nie mogę pokazać, ale ja tutaj też jestem. I znowu ta wielka begonia i chyba cisus. I paprotka. Pamiętam, że te paprotki mama miała takie wielkie, ale też się wiecznie z nimi zmagała i były mega irytujące. No i w sumie już dwa ostatnie zdjęcia. Taka szybka przyprawa. Pamiętam tą zastawę taką ciemnogranatową i ten narożnik, on przeszedł razem z nami i później żółte kaloryfery w ogóle. To była ta moda. I te firanki. Tak, później one przeszły razem z nami na dom i właśnie to szkło też chyba mama gdzieś jeszcze miała. Natomiast tutaj znowu szczawik, albo nawet dwa szczawiki, tak, to są chyba dwa szczawiki i pieniążek. Do pieniążka też mam sentyment i mam sporego tego pieniążka, a tutaj to ja nie wiem co to jest, to wydaje mi się, że jest właśnie to Epi chyba. A, i tu jest tapeta. Zobaczcie, moja mama sobie radziła w ten sposób, że jakieś wiaderka i inne rzeczy tapetą oklejała i malowała. Pamiętam ten stół i te fotele. Te fotele poszły razem z nami na dom i słabo to widać, ale właśnie taką samą tapicerkę miałam na... O, i te pufy. Miałam na swojej kanapie, której nienawidziłam, serio. Ona miała z ponad 20 lat na pewno. I tutaj znowu te wielkie cisusy są. Mieliśmy tutaj takie wielkie okna, balkon, ale to było od takiej strony, że tam światła nie było jakoś dużo. I kurde, gdzieś ominęłam, słuchajcie, ale moja mama na pewno miała fiołki, miała fazę na fiołki. Albo nie ma po prostu takiego zdjęcia, gdzie jest to dobrze widoczne. Ale pamiętam, że przez jakiś okres były właśnie u nas w kuchni, to była nasza kuchnia, stały fiołki i one ciągle kwitły. I teraz moja mama już nie ma fiołków, muszę zapytać, czy nie wiem, już nie ma ochoty ich zbierać, czy już nie czuję do nich jakiejś miłości, ale pamiętam, że właśnie fiołki u nas królowały i ten szczawik najbardziej mi się kojarzy z tą wielką begonią właśnie z czasami mojego dzieciństwa, dlatego też szczawik sobie kupiłam i mam. I pamiętam, no kurde, zobaczcie jaki on był wielki.
I pamiętam, że właśnie za czasów, kiedy mieszkaliśmy na blokach, bardzo często moja mama wymieniała się z sąsiadką z drugiego bloku, gdzie widzieliśmy się z balkonów, na różne rośliny. I pamiętam, że czasami też różne rośliny przynosiłam właśnie od tej jednej sąsiadki i od mamy mojego jednego kolegi. I od niej właśnie mieliśmy haworsy, takie inne rośliny i później moja mama zaczęła właśnie z kaktusami. Później sąsiadka właśnie z tego domu bliźniaka zaczęła nam też przynosić różne kaktusy, a to na urodziny, a to coś. No i w pewnym momencie, średnio tu widać, szkoda, że nie ma zdjęcia, ale wiecie, wtedy były klisze, oszczędzało się strasznie na zdjęciach i robiło się tylko takie ważniejsze zdjęcia. Pamiętam, że właśnie na naszym drugim domu moja mama już w pewnym momencie miała ze 150 kaktusów. Ja tak policzyłam doniczkami oczywiście tylko. I no było tego całkiem sporo, nawet do mnie tam upychała. Wiem, że ja miałam też wielkie drzewko szczęścia, że właśnie przyniosłam je ze szkoły, bo wtedy też przynosiłam czasami rośliny ze szkoły. No i tak to właśnie się zaczęło. I ja, słuchajcie, przez jakiś czas, jak się wyprowadziłam z domu, tak nie bardzo za roślinami, mieliśmy kilka roślin. W sumie, słuchajcie, byłam zdziwiona, bo Adam, jak się do niego przeprowadziłam, miał dwa fikusy bonsaje, miał sansevierię, chyba dwie takie rozetowe z żółtymi bokami i chyba jeszcze miał storczyka, więc jak na faceta, to i tak, słuchajcie, miał tutaj całkiem sporą ilość tych roślin. No i powiem Wam, że one z nim nawet rosły, więc później chciałam zazielenić co nieco mieszkanie, myślałam nad kupnem sztucznych roślin. No ale w pewnym momencie stwierdziłam, że sztuczne rośliny to są strasznie drogie, no i jakoś tak zaryzykowałam, stwierdziłam, że po prostu wezmę, kupię kilka roślin, zobaczę, czy to będzie właśnie to. Ja się w ogóle na początku bałam, że one po prostu wszystkie umrą, natomiast z czasem, kiedy zaczęłam czytać, uczyć się co nieco też przy nich chodzić, wyciągać swoje wnioski, no to powiem Wam, że no teraz widać zresztą, mam w domu bardzo zielono, ale ta zieleń jest naprawdę taka bardzo pozytywna i uważam, że to jest też mega fajne hobby. Także jak ktoś ma ochotę nagrać taki film ze wspominkami, to namawiam, zapraszam. Zobaczcie, jakim byłam śmiesznym pulpetem, ale nie wiem, czy na tych zdjęciach widać. Od zawsze właśnie takie miałam niebieskie oczy. Moja siostra ma zupełnie inne oczy. Natomiast na tych zdjęciach też czasami widać, że jestem taka, tak jak tu, nawet opalona. I te oczy się tak strasznie wybijają. Także ja Wam dziękuję za ten film. Zapraszam do subskrybowania, do komentowania. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych buziaki. Cześć!